Tak się trochę dziwnie czuję, łażąc sobie w klapeczkach, no i w skarpeteczkach po obiekcie, gdzie było co najmniej kilka tabliczek wstęp zbroniony. Niesamowite w mojej podróży jest to, że sam wybieram drogę, którą chcę przejść i tej drogi nie znam. Tej drogi nikt nie zna. Spotkać mnie może wszystko i sądzę, że to jest właśnie ta formuła, która mi najbardziej odpowiada. Troszeczkę ryzyka, troszkę niepewności. Cały czas dzieje się coś ciekawego, nieprzewidzianego. To na tym właśnie moim zdaniem polega przygoda. Jeżeli oglądasz moje vlogi, to wiesz, że należę do osób raczej ostrożnych, które nie afiszują się z noclegiem wszędzie, ale tu jest taki klimat, taka atmosfera, że powiem szczerze, nie miałem żadnych obaw, żeby rozwiesić sobie hamak tutaj między tymi słupkami i spędzić noc. O, na przykład tutaj, lekko osłonięty od wiatru. Sycylia robi na mnie ogromne wrażenie. Dobrze się tu czuję, swobodnie i może sam tworzę sobie taki obraz w głowie, ale odnoszę wrażenie, że jest tu dużo większy luz niż w równie pięknej i cudownej Chorwacji. Droga znowu prowadzi mnie przez prywatny teren. No ale co zrobić? Nie chcę się asfaltem, zaryzykuję. Dalej jest rzeka. Mam nadzieję, że jest przez nią jakiś most, bo się będę wracał. Ale jak nie sprawdzę, to przecież nie będę wiedział, prawda? Byle tylko nie było psów, bo tu by całkiem na legalu mogły mnie zjeść. I chyba miałyby rację. Ślady widziałem, ale jestem dobrej myśli. W razie czego będę się szeroko uśmiechał. O, widzę ślady odciśnięte, w miarę świeże. No wszystko się może zdarzyć. Zobaczymy. Jeżeli spotkam po raz pierwszy plantatora, będę miał przynajmniej okazję przekonać się, jaki jest ich stosunek do takiego szwędania się po ich ziemi. Mam nadzieję, że nie spuści mi w piernicz albo nie zastrzeli. Ale może niedługo się dowiemy. Zobaczcie, tutaj leżą sobie mandarynki, które ktoś by rozjechał, a ja zaraz skonsumuję ze dwie takie z ziemi, jedną z krzaków i nawet może coś ze sobą zabiorę na potem. Dochodzimy do miejsca, które wyglądało jak rzeka, może dalej wygląda. Jak wspomniałem, nie wykluczam, iż będę musiał się cofnąć, ale mnie to na razie nie zatrzymuje. Pewnie tutaj coś płynie. W momencie, kiedy jest więcej deszczu. Teraz na szczęście mogę przejść. O, jest próg, przez który spokojnie sobie przeskoczę. Gdyby nie to, że brałem rano prysznic, to zapewne wykąpałbym się tutaj. Nie widzę piany, więc woda jest biologicznie czysta. Chemicznie czysta. Niesamowite w mojej podróży jest to, że sam wybieram drogę, którą chcę przejść i tej drogi nie znam. Tej drogi nikt nie zna. Spotkać mnie może wszystko i sądzę, że to jest właśnie ta formuła, która mi najbardziej odpowiada. Troszeczkę ryzyka, troszkę niepewności. Cały czas dzieje się coś ciekawego, nieprzewidzianego. To na tym właśnie moim zdaniem polega przygoda. Teraz idę po farmie, plantacji, ale droga jest utwardzona. Całkiem możliwe, że kiedyś tędy jeździły samochody zamiast po autostradach. Tego nie wiem.
Ja będę szedł dalej. Okolica jest naprawdę czarująca. Zostało mi jeszcze dużo kilometrów. Chyba będę musiał zacząć trochę szybciej wiosłować. Idę sobie grzecznie i mam nadzieję, że wyjdę z tej plantacji tak łatwo, jak tu wszedłem. Ale zawsze znajdzie się jakieś rozwiązanie. Nie widzę z tej odległości, ale chyba nie ma płotu. Stoi tylko bramka. Także jesteśmy na dobrej drodze. O! Na potwierdzenie moich słów, tego co mówiłem na temat, iż to wcześniej mogła być droga publiczna, zaraz pokażę ci coś, co jest dowodem na moje słowa. Widzisz znak drogowy? Ustąp pierwszeństwa przejazdu. Przecież na wewnętrznej drodze gospodarz by sobie raczej takiego nie ustawił. Ta moja przenikliwość. Ewidentnie zamknięta droga, chyba bardziej zamknięta niż głazami być nie może. Ja tak naprawdę zgodnie z tym, co mi podpowiadają mapy CZ, powinienem wyjść na chwilę na trasę i od razu z niej zejść właśnie w tą stronę. Postanowiłem sprawdzić, czy ten asfalt nie doprowadzi mnie do tej właśnie drogi. Dużo nie ryzykuję. Najwyżej kawałeczek się wrócę. Jest jakaś ścieżka. Wbiję się w nią i zobaczę. Konfrontacji raczej nie będę chciał ryzykować. Ale kto wie, może jakaś trapinka obok ogrodzenia, które już widzę, będzie do przejścia, tym bardziej, że jeździ tu rower. O, to jest właśnie instynkt podróżnika. Śmieci stanowią naprawdę duży problem. Na końcu tego zaułka, zgodnie z mapą, powinna być droga w lewo, którą powinienem ja z kolei podążyć już w stronę gór. Mam jednak pewne wątpliwości, ale nie tracę nadziei, gdyż mym oczom ukazał się zakręt. Jakbym na siłę miał znaleźć coś dobrego w tych śmieciach, no to tylko to, że jak jest krzesło, a bolałoby mnie nogi, to bym sobie je wziął i usiadł. Oczywiście to tak z przymrużeniem oka. Założę się, że to jest jakaś starożytna droga. Nie wiem, czy starożytna to jest dobre słowo, ale setki, jak nie tysiące lat tego bruku w taki sposób nie układa się już od wielu, wielu, wielu pokoleń, nawet bym powiedział. Ta brama nie była dawno zamykana, więc sądzę, że spokojnie mogę tutaj wejść. To nie to, że tak bardzo przeżywam wchodzenie na teren zamknięty. No może trochę, ale zawsze to są dodatkowe emocje. Tym bardziej, że nikt przede mną tego nie sprawdzał, a przynajmniej ja nie znalazłem żadnej informacji na temat tego sprawdzania. Iść, ciągle iść w stronę góry. Szukam cienia, bo się gorąco zrobiło. A jaka jest temperatura u ciebie? Tam na górze są ruiny willi. Bardzo starej zapewne. Jest stamtąd po prostu obłędny widok. Wiem, bo na mapach jest taka panorama. I chciałem nawet iść, może i z noclegiem,
Jedyne co, to wejście tam jest dookoła tego wzniesienia, a później, żeby wrócić na szlak, który sobie wyznaczyłem, musiałbym znowu wracać tą samą drogą. Mimo wszystko jestem troszeczkę ograniczony czasowo, więc z ciężkim sercem zrezygnowałem z wejścia do góry, ale nigdy nie mów nigdy. To miłe stworzenie, a wręcz dwa miłe stworzenia przede mną, nie mogą się pewnie zdecydować, czy mnie polizać, czy mnie zjeść. Ja wolę ten pierwszy wariant. Powiem ci tylko, że piesek wyskoczył właśnie stąd. No już. Wszystko dobrze. Obiecuję, że cię nie ugryzę. I słowa dotrzymam. Ewidentnie ten miły piesek bał się obiektywu i to mnie z całą pewnością uratowało. Kolejny czworonożny przyjaciel. Ciekawe, czy chce się przywitać? Co pieseczku, nie zjesz mnie? Tak patrzy ci z oczu czerwono. Tak? To ja sobie pójdę, dobra? Tak, dobry pieseczek. Jak się grzecznie minęliśmy. Zobaczcie. Piesek pobiegł dalej. Samochód się zatrzymał. Być może, żeby sprawdzić, czy sobie poradzę z psiunką. Wyglądał groźnie, ale był bardzo miły. To na pewno był dobry znajomy tego pieska. A ja zapodałem sobie mieszankę orzechów i suszonych winogron, dlatego że czeka mnie podejście na tą górę. Po wejściu na to wzniesienie, oceniam je na jakieś 300 metrów przewyższenia, zostanie jeszcze parę kilometrów i dotrę do schroniska, które wygląda bardzo średnio. Ale zobaczę, co tam jest. Na plaży, tutaj, w tej miejscowości, Alzheimer, w tej miejscowości piłem kawę, a teraz po kilku godzinach przygodowego spacerku wchodzę w góry. Fajnie. Na razie miejsc do spania jest naprawdę dużo i drzewa, gdzie mógłbym rozwiesić hamak, i opuszczone budynki, i nawet płaskie powierzchnie. Jedyne na ten moment mam pewien plan. Chcę dotrzeć. Jestem ciekawy. Nocować w namiocie i hamaku zawsze będę mógł, a czeka na mnie
albo opuszczone schronisko, albo wieża widokowa, bądź też grota zwana jaskinią. Ale mogą spać też tam, u góry. Czemu nie? Dobrze się idzie, więc postanowiłem sprawdzić ten opuszczony dom. Zaraz ci go pokażę, bo tak po prostu przez ciekawość. Gdybym na przykład już dalej nie chciał iść, to czy to miejsce nadawałoby się na nocleg? Moim zdaniem ta część trochę mniej, ale tutaj ze względu na to, że strop jest cały, byłoby idealnie. Troszkę uprzątnąć, a widok byłby po prostu powalający. Może będę żałował, że tu nie zostałem, ale na razie twardo idę pod górę. Fajne podejście, tak za 30 stopni, ale widoki rekompensują wysiłek, który trzeba włożyć, aby tu się wdrapać. Oj, cudnie. Jak tu się ma można nie cieszyć? Powinienem grzecznie pójść tam, ale widzę ścieżkę, a to może oznaczać dwie rzeczy. Po pierwsze, że jest tu skrót i urwę kawałeczek asfaltu, a drugie, co nie mniej ważne, nawet gdybym miał się wracać, to stamtąd, jak zakładam, będzie bardzo fajna panorama. Pamiętaj, że w górach krawędź zawsze wydaje się dużo bliżej niż jest naprawdę. Trochę zajęło mi przebicie się tutaj, ale mam teraz już dobre przeczucie. Właśnie. Pięknie. Chyba najlepszy punkt to jest tam, ale odpuszczę go sobie, bo tamtą stronę już elegancko widziałem. Koryto rzeki wyschniętej. Tam coś płynie, to dobrze, bo w ostateczności jutro stamtąd będę czerpał wodę. Tak mi się wydaje, że tam tłukłem się z 300 metrów w głąb, żeby zobaczyć klif. A tutaj trzeba przejść aż całe 15 metrów. I się nie wywrócić, najlepiej na dół nie spaść. No tak. Czyli właśnie coś w ten deseń. Miodzio, nic nie będę na dół rzucał. Ale słychać, jak coś szumi. I to nie ja. Nie jestem pewien, może się powtarzam, ale pierwsza na naszej drodze jest chatka. Chatka, schron górski. I tam najpierw zajrzę, później wieża widokowa, a na końcu jaskinia. Co do jaskini, mam pewne podejrzenia, że to może być już na terenie ścisłego rezerwatu, a wtedy niestety ona po raz kolejny odpadnie. Troszeczkę się uczę, troszkę więcej wiem, a i tak głupi umrę. Tak, to co napotkałem, to informacje, że wejście bez pozwolenia jest surowo zabronione.
właśnie tam w stronę tego schroniska, ale szczerze mówiąc niespecjalnie dzisiaj się tym przejmuję. Zerknę jeszcze na wszelki wypadek, co jest tutaj. Po pierwsze, żeby wiedzieć, po drugie, żeby wam pokazać. Takie trochę smutne miejsce, pachnące moczem. Tam była wielka brama, przez którą nie przełaziłem, ale tutaj już widzę obok murek. Tak jakby ktoś przepracował ten temat. Ja oczywiście cały czas liczę, że tu nie ma kamer. A jak są, no to co, będę się tłumaczył. O, lepiej prosić o wybaczenie niż o pozwolenie. Widzicie? Nie ja pierwszy tędy szedłem, a ja tak czy inaczej muszę iść sprawdzić, bo jeżeli nie tutaj, no to jest jeszcze ta wieża. Minus taki, że nie mógłbym tam gotować, a jednak chciałbym coś na ciepło zjeść. Zaraz wszystko będzie wiadomo. Doszliśmy do takiego miejsca. Oczywiście, jak zwykle, informacja, wejście zabronione. Jakoś to będę musiał przeżyć. O, stuknęła ta brama, a ja podskoczyłem. Pewnie jakbym założył, zostawił plecak, byłoby prościej. O. To jest coś, co widziałem na zdjęciach w necie. Idę oblukać. Fajnie, gdyby było jakieś zadaszenie. W ogóle super, gdyby były stoliki i krzesełka. Ale nie można mieć wszystkiego. No dobra, idę. Ale numer. Nie zamiejscuwa. Tam jest taka nowsza część. Tylko nie wiem, czy faktycznie nie jest w jakiś sposób strzeżona. O! Ptaszki. Dobra, zerknę jeszcze tutaj. O! Tak. Tu kiedyś było na pewno ładnie. Tam do góry prowadziła taka drabinka. Schodki, które już się oberwały. I teraz nie wiem. Widzę puszki. A puszki mogą za sobą ciągnąć kamery. Szczerze mówiąc, zobaczcie, jak to jest ogrodzone, jak jakieś więzienie. No tutaj od biedy można przenocować, głowy nie urywa. A jakby się udało wspiąć do góry, tylko nie wiem jak. No dobra, pokręcę się jeszcze trochę i wtedy już wszystko opowiem. Spróbuję się tam do góry wbić i zobaczyć. Jest jakaś antena. Kurczę, żebym się nie doigrał. No ale dobra, raz się żyje. Wlazłem na taras. Na razie nie widzę, żeby były kamery. Pewnie zamknięte, oczywiście. Tam jest jakaś szopa. Podejdę jeszcze, zobaczę. Jest chyba woda. Tadle. Tu jest wyjście. A, tylko nie ma wejścia. Mocne. Czyli jest woda, ale woda jest zamknięta. Masakra jakaś. Ja na szczęście mam swoją. Dobra. Jakby coś, to mogę tędy wleźć. Oczywiście poczekałbym do wieczora. Ale numer. Mówię, jak tu są kamery, to zaraz przyjedzie załoga G na sygnale. Zejdę na dół, jak mam prowokować, to prowokuję. Bo przecież gdybym spał,
to bym spał gdzieś tutaj, w zacisznym domku. Na razie kamer nie widzę. Dzień dobry. Zastałem Jolkę. Ta. Co ma wisieć, nie utonie. Jest jeszcze jeden pomysł na miejscowe do spania. Też obczaję. Taki prawie na legalu, nie zamknięty za bardzo. Dobra, to ja się jeszcze trochę pokręcę. Próbuję przejść po tym gzymsie. Tam jest wejście na to pięterko. A jak nie spadnę i okaże się, że tam jest w miarę czysto, no to jest to jakieś rozwiązanie. Trzymaj kciuki, żebym nie zleciał. Ale się działo. Gołębie stąd wyleciały. Cały czas wylatują. No nie. Ta miejscowa raczej odpada. Dlatego, że nawet nie bardzo jest jak. No, dużo roboty było. Ten gruz stąd wyciągać. O, to jesteśmy tutaj u góry. No dobra, to ja wracam. Jeszcze zerknę, czy nie ma dojścia tam do tej wiaty z drewnem. I będę myślał, co dalej. Jak robię takie byle jakie bramy, to chyba nie po to, żeby kogoś, nie? Zatrzymać. O. Byłem. Wypadł mi telefon. Byłem. W środku, to i tutaj wejdę. Fajne miejsce. Zaraz sprawdzimy, czy jest woda. Jest. Dobrze, że niosłem 2 litry. No dobra, w razie czego jest dobra wymówka, a ja zobaczę tą szopę. Bo powiem szczerze, o, tu jest fajna miejscówka, gdzie można by, jakby nie zwiało oczywiście, zrobić sobie kolację. Tu też coś jest. O, coś tutaj mamy. Casa Uzo. Comune Diavola. No jeżeli Europa, to chyba coś o nas, nie? Dobrze, a co tu? Tu głucho i cicho. Jeszcze mówię, sprawdzę komóreczkę. Coś na pewno znajdę. Chyba jednak zostanę tutaj. Nie mam już za bardzo chęci ani siły iść dalej. Zacznie się ściemniać, a ja chcę coś zjeść. Oczywiście dobrze by było osłonić się od tego wiatru. Czy tu nic nie może być ładne? O. Ładne to nie jest, ale powiem szczerze. Dobra, to ja zostanę tutaj. Oponę wywalę. Trochę miejsce oczyszczę. O, śmierdzi trochę stęchlizną, ale dokładnie w tym miejscu będzie cicho. I nawet nie rozkładam tropiku. Po prostu tak się walnę. Coś ugotuję. O, i może jak chwilę odpocznę, to jeszcze włączę kamerkę. Nie będę pokazywał całego procesu parzenia kawy, bo już go widzieliście. Przystosowałem sobie miejscóweczkę pod dachem naprzeciwko wjazdu, tak żeby w razie czego witać każdego, kto przyjedzie. Zaraz robię kawkę. Tak się trochę dziwnie czuję, łażąc sobie w klapeczkach, no i w skarpeteczkach po obiekcie, gdzie było co najmniej kilka tabliczek wstęp zbroniony. Ale jest to schronisko górskie, więc niech mnie chroni. Mam pewien plan, jak zwykle ja, ale chyba pójdę na skróty. Zaraz coś ci pokażę. Widzisz ten Baba Jagan tutaj? No. A teraz wygląda to tak. Jeżeli nikt tu nie przyjedzie do wieczora, no to mam fajną miejscówkę na spanie. Tutaj przygotowana jest patelnia z salami, polski smalczyk i cebulka.
jak przygotuję kaszę, to będę wtedy już podpiekał sobie właśnie ten zestaw. Nie bardzo mam chęć, ale bym chyba się zdenerwował, gdybym niósł tą patelnię za darmo. Tym bardziej, że mam wszystko, aby sobie usmażyć dobre jedzonko. Także jest to mój debiut. Będę gotował. Szkoda, że nie czuję, jak to pachnie. Kasza kuskus. Powiedzmy z zupą grzybową, już się robi. Tutaj smaży się coś. Nie wiem, czy to nie jest osioł, ale wszystko jest dobrze. I jeszcze herbatkę tam sobie zalałem. Także dzisiaj będzie wyżera po prostu bomba. Jedzonko zrobione, wszystko gotowe. Mięso, z którego zrobione jest salami, jest to mięso ze zwierzęcia, które nazywa się suino. Ja niestety teraz nie mam internetu i nie mogę sprawdzić, ale wiem na pewno, że to nie jest ani wieprzowina, ani wołowina, bo wieprzowina to ma jale, a wołowina jeszcze inaczej, ale na pewno nie suino. Także... A koń to jest cavallo. Znaczy się, to może być osioł? Ciekawe, co ja jem. Postanowiłem rozbić tropik. Tutaj w tej niszy, którą uprzątnąłem. Troszeczkę już zaczęło robić się chłodno. Z ust zaczęła wydobywać się para. Pomyślałem więc, że dużo bardziej komfortowo będzie, jeżeli troszeczkę tutaj zmniejszę przestrzeń do ogrzania. Jest 21, a ja razem z kurami idę zaraz spać. Rano wyjątkowo nie nastawiam budzika, dlatego że nie mam specjalnej potrzeby, żeby rano wstawać. Dodatkowo dość bolesny jest ten odcisk na stopie. Niepokoi mnie, ale to wszystko już jutro. Dobranoc. Zasypiając nie wiedziałem, iż następnego dnia rano czeka mnie bardzo specyficzna pobudka pełna emocji. Na szczęście wszystko zakończyło się dobrze. Dziękuję za obejrzenie całego odcinka i zapraszam na kolejną część. Jestem bardzo wdzięczny za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze i udostępnienia. Mam nadzieję, iż sycylijska przygoda przypadła Wam do gustu i zostaniecie ze mną do końca tej serii. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia na szlaku.